Dziś mija 29 lat od największego od czasu II wojny światowej pożaru, jaki miał miejsce w kuźniańskich lasach. Choć coroczny memoriał poświęcony pamięci ofiar młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i drucha Andrzeja Malinowskiego z powodu pandemii nie mógł się odbyć, to hołd oddano im podczas uroczystej mszy świętej 22 sierpnia w kościele farnym w Raciborzu. Strażacka Solidarność spotkała się podczas uroczystej mszy świętej zorganizowanej 22 sierpnia w raciborskim kościele farnym w 29. rocznicę od wybuchu największego w powojennej Europie pożaru w lasach Kuźni Raciborskiej. W heroicznej walce z żywiołem życie straciło dwóch strażaków, kapitan Andrzej Kaczyna i druh Andrzej Malinowski. 26 sierpnia 1992 roku w Kuźni Raciborskiej wybuchł ten największy po wojnie pożar lasów w zachodniej i środkowej Europie. Pożar pochłonął blisko 10 tysięcy hektarów lasu, trwał 15 dni. Gaszeniem tego pożaru zajmowało się ponad 10 tysięcy ludzi, strażacy z całej Polski, żołnierze, policjanci, leśnicy. I podczas gaszenia tego pożaru zginęło tragicznie dwóch wspomnianych już strażaków. Oprócz dwóch poległych wówczas strażaków, około 50 osób zostało rannych. W przyszłym roku minie 30 lat od wielkiego pożaru, który wybuchł 26 sierpnia 1992 roku około godziny 13:40. Ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie, a jego skutki widoczne są do dziś. Od roku 1993 NSZZ Solidarność Strażaków z Raciborza organizuje corocznie memoriał. W tym roku ten memoriał, taki bardzo hucznie obchodzony, nie mógł się odbyć, ale gromadzimy się na tej Eucharystii, by upamiętnić tragiczną śmierć kolegów. Dzisiaj przypada 29. rocznica. Podczas uroczystej mszy świętej oddano hołd ofiarom wielkiego pożaru. Nie zapomniano także o wciąż obecnych w służbie strażakach. Módlmy się za tragicznie zmarłych 30 lat temu strażaków, młodszego kapitana Andrzeja Kaczynę i drucha Andrzeja Malinowskiego, którzy polegli w pożarze w Kuźni Raciborskiej, aby Pan przyjął ofiarę ich życia i wprowadził do domu Ojca w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pracowników Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu, za członków ich rodzin oraz za emerytów i rencistów, aby dobry Bóg darzył ich potrzebnymi łaskami i chronił ich od wszelkich niebezpieczeństw. W uroczystej mszy świętej uczestniczyła liczna reprezentacja z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz członkowie OSP. Obecny był także organizator memoriału strażackiego Stanisław Borowik, prezydent Raciborza Dariusz Polowy, były radny i strażak Wiesław Szczygielski, a także wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.